Chorzów jest niebieski. Po sześciu latach ruch wrócił do piłkarskiej ekstraklasy. Dziś ze zwycięską drużyną spotkał się prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Ale oprócz gratulacji za to, co już było, były też pytania o to, co będzie. Paweł Jędrusik. To Bo tajemnicą nie jest, że żeby było lepiej, potrzebne będą wzmocnienia i pieniądze. W poniedziałek, na razie symbolicznie, prezydent Andrzej Kotala złożył na ręce władz klubu czek na pół miliona złotych. To za awans. Potrzeby zapewne będą jednak większe. Na razie rozmów takowych nie ma. Ruch przewiduje. Nowy budżet oczywiście będzie większy niż ten, który był do tej, do tej, do tej pory. No, natomiast te rozmowy są pewnie przed nami i nie, nie będą na pewno łatwe, bo jak wiecie Państwo, przemierzamy się do budowy stadionu, która to też pochłonie w naszym, w nasze, w naszym budżecie około 340 milionów złotych. Bo przypomnijmy, część tych pieniędzy obiecał już miastu premier Mateusz Morawiecki. Ruch wraca do Ekstraklasy po sześcioletniej przerwie, choć przed tym sezonem nikt tego się nie spodziewał. W końcu niebiescy byli Beniaminkiem pierwszej ligi. Ja zawsze mówię, chcemy się godnie pokazać jak w Ekstraklasie. Nie, nie gramy tylko na utrzymanie, bo to jest tak jak granie na remis. Też nie możemy... Granie na remis zawsze się źle kończy, także trzeba, trzeba grać po prostu o godne, godne reprezentacje tutaj w, naszą, w, tej, w tej lidze. I, i myślę, że też e, zdłamy temu zadaniu. Trener Jarosław Skrobacz wzmocnień chce i pytany o to w których formacjach mówi krótko w każdej. Myśleliśmy już od dłuższego czasu nad tym jak będzie ten przyszły sezon wyglądał i to niezależnie od tego czy byłby awans, czy tego awansu by nie było. Działaliśmy tak troszeczkę dwutorowo, także już na pewno kilka nazwisk jest, z którymi rozmawiamy, o których myślimy. no Wiadomo, że ten skład musi ewoluować, musimy iść do przodu i tutaj na pewno niezbędne będą wzmocnienia. Z pierwszej ligi do ekstraklasy awansuje jeszcze jedna drużyna po barażach. Walczą o to Wisła Kraków, Brugbet Termalika Nieciecza, Puszczanie Połomice i Stal Rzeszów.